Hej czołem, dzisiaj znowu o konflikcie w Izraelu, o konflikcie w Strefie Gazy, ponieważ konflikt robi się coraz bardziej krwawy, padają skandaliczne słowa, politycy izraelscy mówią o tym, że chcą zrobić, znaczy jeden polityk, nie? Już nie kłamymy, że tak powiem, jeden polityk izraelski no, robi z siebie nazistę i chciałby zrównać Strefę Gazy z ziemią i zrobić tam Auschwitz. Zrobić tam muzeum, takie jak w Auschwitz. No, według mnie skandaliczne słowa i oczywiście nikt na to nie reaguje, nie? Nasi politycy oczywiście, kiedy Hamas atakował Izrael, to już o tym mówiłem, ale powtórzę, żeby to wybrzmiało, bo na razie zajmują się jedni i drugich plują, żeby swoje media zrobić reżimowe. Jeden reżim chce media zagarnąć, drugi reżim chce media zagarnąć. No, takie polityczne rozgrywki, fajnie się to ogląda w telewizji, jedząc popcorn i się śmiejąc po prostu z tych patałachów, to co to chcą jedni drugim media zabrać. A nikt nie mówi po prostu o skandalicznych słowach, jakie wypowiada izraelski polityk. U nas się oczywiście wszyscy podniecają się tym, że pan Grzegorz Braun urządził sobie w Sejmie happening i postanowił obchodzić taki żydowski śmigus dingus i zagasić gaśnicą jakieś tam żydowskie świeczki. I wszyscy w Polsce uważają, że to jest wielki skandal, że to jest takie oburzające, że to jest ośmieszające na arenie międzynarodowej, jak to na nas będą patrzeć. No ale polityk izraelski wypowiada takie słowa, że chce urządzić w Strefie Gazy Auschwitz i to jest okej. To już nie jest oburzające. Oczywiście nikt nie reaguje. Ani pan Donaldinho, ani pan Hołownia, dla którego oburzające jest żydowski śmigus dingu, jest oburzający, a to, że Żydzi chcą robić drugie Auschwitz, to już nie jest oburzające. O co tutaj chodzi? Oczywiście Mateuszek też nie zareagował, Kaczor też nie zareagował, także nie tylko z jednej strony. Nikt nie reaguje na to, a wszyscy bawią się w odbieranie, czy tam walkę o media teoretycznie publiczne, praktycznie reżimowe oczywiście i każdy się podniecony tym, że Grzegorz Braun robi sobie żydowski śmigus dingus. A nikt nie mówi o tym, że jakiś izraelski polityk chce zrównywać Strefę Gazy z ziemią i o tym sobie w dalszej części jeszcze powiemy. Pewne rzeczy tutaj jeszcze są ciekawe rzeczy, co oni tam odpierdzielają, nie? Oczywiście Donaldinho, nasz kochany nowy premier, nic nie powie, bo czeka na wytyczne z Niemiec. Co Niemcy powiedzą, to on będzie mógł wtedy się wypowiedzieć, tak, w takim kontekście, jak Niemcy mu powiedzą. No ale to jest logiczne, tylko że Niemcy nic nie powiedzą złego na Izrael. A dlaczego? No to jest przecież logiczne, przecież obozy koncentracyjne były pomysłem Niemców. No i teraz tak głupio by było i no nie wypada teraz potępiać Żydów, że chcą robić Auschwitz, no sami Niemcy mordowali Żydów i Polaków w obozach koncentracyjnych. Teraz Żydzi chcą i mordują innych, popełniają zbrodnie wojenne. Świat nie reaguje, no i Niemcom po prostu nie wypada reagować. Nie wypada w takiej chwili, no bo jakby to wyglądało, że twórcy obozów koncentracyjnych reagują na to, że ktoś inny chce robić obozy koncentracyjne. No, zwłaszcza Żydzi, którzy byli w tych obozach koncentracyjnych mordowani. Śmieszne. Znaczy śmieszne, to jest tragiczne. To jest po prostu jest jakaś kpina, nie? I słuchajcie jeszcze, co dalej, nie? I przychodzi niedawno, robiłem materiał, że przyszedł sobie jakiś tam Żyd do pana Mazurka, do RMF-u i opowiadał, jakie to wojsko, jaka armia izraelska jest humanitarna. Użył to, prawda, słowa humanistyczna, ale pan jeszcze no, nie jest Polakiem, ma pewne problemy z dobieraniem słów, ale chodziło mu o humanitarną armię izraelską, mówiąc, że jest humanistyczna. No i taka humanitarna armia chce polityk, który izraelski, który ma humanitarną armię, chce robić humanitarne obozy śmierci. Muzeum Auschwitz chce postawić. No, dziwne. No, powiem tak, humanitaryzm armii izraelskiej jest godny nazistów. W mojej ocenie oczywiście, nie? Takie jest moje zdanie. I tak, teraz wszyscy potępiają oczywiście Rosję, Putina za to, że zaatakował Ukrainę.
A co by było, jakby na przykład Putin powiedział, że on chce na Ukrainie zrobić Auschwitz? Że on chce zrównać Ukrainę z ziemią i zrobić tam muzeum Auschwitz. No, Żydowi można tak powiedzieć. Putinowi nie można tak powiedzieć. Ja mówiłem, że Putin to jest zwyrol i bydlak. Jak mówiłem o tej wojnie, o tym ataku. Oczywiście, to się zgadza. Tylko, że kim w takim razie jest Netanyahu? Bo więcej ofiar śmiertelnych, więcej zamordowanych dzieci jest w Strefie Gazy niż na Ukrainie. Także co, to teraz to wychodzi na to, że Putin to jest miły misio w porównaniu do armii izraelskiej. Armia rosyjska to w porównaniu do armii izraelskiej jest to jest humanitarna armia, można powiedzieć. A Putin powinien dostać pokojową nagrodę Nobla w porównaniu do tego, co dzieje się oczywiście w Strefie Gazy. I tak cytacik oczywiście, zacytujemy sobie Onet, wiadomości onet.pl, link do przeczytania całego artykułu macie w opisie pod tym filmem. Dla potwierdzenia powiem wam, co konkretnie pan polityk izraelski, zaraz tutaj Dawid Azoulay, polityk samorządu lokalnego w Izraelu, zaproponował w rozmowie z rozgłośnią radiową 103 FM z Tel Awiwu, by całą Strefę Gazy opróżnić i zrównać z ziemią, tak jak w Auschwitz. No, coś nie do końca dobrał te słowa, nie? Jego zdaniem należy wszystkich Palestyńczyków skierować do obozów dla uchodźców w Libanie. No, szkoda, że nie powiedział, że do obozów śmierci. Szef Rady Metulli, samorządu lokalnego z północnej części Izraela, wypowiedział się na temat Strefy Gazy i Palestyńczyków w wywiadzie radiowym cytowanym przez The Jerusalem Post. Stwierdził, że wszystkich należy wysiedlić, przenieść do Libanu, a sam teren strefy powinien zostać pusty jak muzeum w Auschwitz. W jego opinii atak Hamasu 7 października był drugim holokaustem, a Gaza powinna teraz służyć jako muzeum demonstrujące szaleństwo ludzi, którzy tam mieszkali. Dobra, zaraz, bo ktoś się tu rozpędził. Jakiś Żydek się rozpędził i troszkę historia najnowsza mu się popierniczyła, nie? Bo teraz tak. Kto tutaj komu zrobił holokaust? Bo tutaj pan mówi, że 7 października atak Hamasu to był drugim holokaustem. Kto komu tutaj zrobił holokaust? W wyniku ataku Hamasu zginęło 1200 cywilów. 1200 Żydów. W wyniku ataku Izraela na Strefę Gazu zginęło 18 tysięcy Palestyńczyków, w tym dzieci. I teraz tak. Gaza powinna służyć jako muzeum demonstrujące szaleństwo? No dobra. A jak Palestyńczycy nie dadzą się przesiedlić, to co? To wyrżną ich wszystkich? Jeszcze krótki cytacik. Jego zdaniem Palestyńczycy ze Strefy Gazy nie powinni uciekać na południe, tylko być skierowani w kierunku wybrzeża, skąd marynarka wojenna przetransportowałaby ich do Libanu, do obozów dla uchodźców. Następnie należy wyznaczyć pas bezpieczeństwa od morza do granicy z Gazą, całkowicie pusty, jako przypomnienie tego, co tam kiedyś było. Powinno przypominać obóz koncentracyjny w Auschwitz, powiedział polityk w wywiadzie. Normalnie jakiś skandal. My mamy w Polsce muzeum przypominające zbrodnie niemieckie i w domyśle to muzeum Auschwitz ma przypominać o zbrodniach po to, żeby takie rzeczy się więcej nie wydarzyły. A tutaj coś się Żydom potentegowało. Oni chcą robić drugie Auschwitz. Także no... Niech stanie się muzeum kolejny cytacik, króciutki. Niech stanie się muzeum prezentującym możliwości państwa Izrael i odradzającym mieszkanie... Aha, że dobra. Niech stanie się muzeum prezentującym możliwości państwa Izrael i odradzającym mieszkanie w Strefie Gazy, dodał. No dobra, no... Auschwitz, niemieckie obozy koncentracyjne, nazistowskie,
prezentują możliwości Niemców, oczywiście w czasach słusznie minionych, to teraz Strefa Gazy ma prezentować możliwości Izraela. No ja tak to odbieram. Drugie muzeum w Gazie, tak? Drugie Auschwitz ma prezentować możliwości państwa Izrael. Tak samo jak pierwsze muzeum Auschwitz prezentuje możliwości państwa niemieckiego, tak teraz drugie Auschwitz ma prezentować zwyrodnienie państwa Izrael, tak? No, coś się... I nikt nie reaguje, słuchajcie, i nikt nie reaguje na to. To cała społeczność powinna się oburzyć na takie słowa. Nikt nie reaguje. Polacy reagują na happening Grzegorza Brauna i myślą, że na świecie będziemy postrzegani jako jacyś dziwni. A Żyd mówi o Auschwitz, że drugie Auschwitz w Gazie trzeba zrobić. No dobra. Według informacji agencji Reutera w niedzielę Izraelczycy zaatakowali między innymi, to jest ciekawe, obóz dla uchodźców w północnej Gazie. Zginęło 90 osób. Z kolei w ataku na prywatną posesję zginęły 24 osoby, a kolejne ciała prawdopodobnie wciąż są ukryte pod gruzami sąsiednich budynków. Od początku konfliktu około 2,3 miliona mieszkańców Gazy musiało opuścić swoje domy i aktualnie mieszka w prowizorycznych schroniskach bez wody i prądu. Organizacja Human Rights Watch stwierdziła w poniedziałek, że Izrael używa głodu jako broni, celowo blokując dostawy wody i żywności, paliwa oraz niszcząc obszary rolne. Mordowanie cywilów, atakowanie obozów dla uchodźców, mordowanie dzieci, głodzenie, pozbawianie wody, pozbawianie żywności. Czy to nie jest znajome? Jak już mówimy o Auschwitz? No chyba rzeczywiście, słuchajcie, chyba rzeczywiście Żydzi Palestyńczykom chcą zrobić drugie Auschwitz. Bo to już zaczynają być nie tylko słowa, ale wszystko zaczyna być podobne. Mordowanie, obozy, ataki obozów. Atakują obozy dla uchodźców, mordują ludzi, mordują dzieci. Nie wzbraniają dostawy wody, dostawy jedzenia. No rzeczywiście chcą zrobić drugie Auschwitz. I nikt nie reaguje. Tak wygląda współczesna wojna. Tak wygląda humanitaryzm Izraela. No, szkoda. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo troszkę niektórym się pokićkało w głowie, zamiast reagować, mówić. Mówię, opinia publiczna powinna być oburzona, a niestety Amerykanie śpią. Nie widzą, grożą palcem i to tym małym palcem, oj tam. Dajcie łapę w górę na koniec, komentarz taktyczny. Jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to w opisie pod filmem macie link do sklepu z koszulkami, z bluzami, z motywem wojskowym, z motywem patriotycznym oraz linki do kursów online'owych, wojskowych i do zapisu na kursy praktyczne, do zapisu na szkolenie z broni palnej. A na dzień dzisiejszy to wszystko, także dzięki, cześć i czołem.